Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, witam was w pierwszym tego typu poradniku, w poradniku pilota. Słuchajcie, bardzo prosiliście mnie o to, żebym to zrobił, widząc jak latam, natomiast mam dla was takich, no, parę dość wniosłych tipów. Chciałbym, żeby to było na zasadzie takiej, że ja sobie pogadam, powiem wam, co jest najważniejsze, a wy w międzyczasie i oczywiście troszeczkę później będziecie oglądać klipy, jak latałem, te najciekawsze właśnie takie momenty, czy tam, gdzie jest walka, czy tam, gdzie coś się działo takiego bardzo, bardzo istotnego. Natomiast słuchajcie, pierwszą sprawą to jest przede wszystkim bardzo dużo latać, bo jeżeli chcecie się naprawdę dobrze nauczyć wymiatać, to musicie bardzo dużo czasu poświęcić na to, żeby latać. I to wam się opłaci, opłaci wam się w przyszłości ze względu na to, że pilot jest dosłownie maszynką do zarabiania pieniędzy w Heroes and Generals, no i do expienia. W moment, dosłownie w dwa dni, nawet w jeden dzień, jakbyście usiedli porządnie od rana do wieczora, na przykład usiedli, to idzie wbić 14 level bez problemu żadnego pilotem. Naprawdę, bez problemu żadnego i zarobić około 300-400 do 500 nawet tysięcy, jak nie więcej, w zależności od tego, jak roztropnie będziecie walczyć i jak dobrze będziecie grać. Natomiast jeżeli chodzi o takie najważniejsze rzeczy, to przede wszystkim olejcie samoloty transportowe. One wam są do niczego niepotrzebne, bo tak naprawdę dają wam najmniej ekspa z możliwych. Generalnie najlepiej jest, jeżeli macie już pociski na zwiadowczym, oczywiście pociski AP, to skupić się na, oprócz samolotach przeciwników oczywiście, na kubelwagenach i oczywiście innych pojazdach piechoty, które jesteście w stanie łatwo zniszczyć, bo one dają wam najwięcej expa. Tam wychodzi 150 czy nawet 160 expa za jedno zestrzelenie, gdzie za zestrzelenie samolotu przeciwnika, jeżeli chodzi o zwiadowczych, tam dostajecie 60, o ile dobrze pamiętam, i za zestrzelenie takie od początku do końca samolotu transportowego dostajecie 80 czy tam 70, więc no zdecydowanie bardziej się opłaca niszczyć to, co się nie rusza, w pewnym sensie oczywiście się nie rusza, w pewnym kontekście, niż to, co lata. O, w pewnym sensie lepiej niszczyć to, co jeździ, niż to, co lata. O, powiedzmy sobie tak. Natomiast najważniejsze jest dla was w tym momencie, na samym początku waszej drogi, żebyście nauczyli się po pierwsze latać nisko nad ziemią, po drugie latać między drzewami, bo to wam się naprawdę w życiu, słuchajcie, przyda. Bo są takie sytuacje, kiedy właśnie dzięki temu, że potraficie lecieć między drzewami, jesteście w stanie uciec pościgowi. Naprawdę jesteście w stanie zwijać nawet dwóm, trzem osobom. Nie ma problemu żadnego, tylko musicie zgrabnie i no dość umiejętnie przelecieć między drzewami, bo jeżeli się wbijecie, no to wiadomo, jest crash. Ale czasami jest tak, że wy nurkujecie w drzewo, przelecicie cały las, a gościu za wami, czy tam dwóch nawet za wami się rozbije, więc bardzo ważne jest to. Natomiast jeżeli chodzi o samolatanie nisko nad ziemią, no jest ono bardzo ważne ze względu na to, że mało zauważalni jesteście dla przeciwnika. Ja to mówię po własnym doświadczeniu, bo ja nie latam nisko nad ziemią. Ja nie latam nisko nad ziemią ze względu na to, że jest mi to w pewnym sensie niepotrzebne. Natomiast czasami bywa tak, że ktoś leci nisko nad ziemią i potrafi mnie zaskoczyć. I to nawet nie czasami, a często gęsto bywa tak, że potrafią mnie zaskoczyć. Dlatego też to jest bardzo ważne, żebyście nauczyli się latać nisko nad ziemią. Natomiast słuchajcie, jeszcze inna sprawa to jest latanie bardzo wysoko, bo są dwie szkoły. Można latać albo bardzo nisko, albo bardzo wysoko. Oczywiście i w jednej, i w drugiej sytuacji jesteście mało zauważalni, ale według mnie przynajmniej jesteście mniej zauważalni, jak lecicie nisko, nisko nad ziemią, bo ci, którzy lecą na średnim pułapie, czyli mniej więcej tak jak zaczynacie lot, no to dla nich jesteście niezauważalni z dalszej odległości. Oczywiście, jeżeli jesteście przed nimi, no to wiadomo, że was zauważą, nie? To jest takie logiczne. Natomiast no, mówię wam, tak jak jest, strzelać do wszystkiego, co się rusza, z wyjątkiem oczywiście tych samolotów transportowych. One są ważne, oczywiście. Jeżeli widzicie, że dużo spadochroniarzy jest w przeciwnej drużynie, to okej, wtedy zestrzeliwujcie te samoloty transportowe, ale nie bierzcie ich za priorytet, bo one nie są priorytetem dla was jako dla pilotów. Dla was jako dla pilotów jest najważniejsze najwięcej zarobić, to przede wszystkim, a drugie wyekspić swoją postać i nauczyć się latać. To są trzy takie bardzo ważne techniki, które wam się na pewno przydadzą. Na pewno jednym z najważniejszych rzeczy, o którym wam powiem i z czego będziecie się pewnie teraz śmiali, to to, że drzewo, nie pilot przeciwnej drużyny, ale drzewo jest waszym największym wrogiem. I dzisiaj możecie tego nie rozumieć, ale jak zaczniecie dużo dłużej grać w Heroesy, czy tam po prostu latać pilotem i zaczniecie robić takie dive'y, takie dość poważne, to nie takie delikatne tam, że nurkujecie delikatnie i wylatujecie. Nie. Mówię o takie poważne dive'y, gdzie lecicie tak praktycznie centralnie, pionowo w dół.
No i czasami bywa tak, że no zahaczycie się tudzież o komin, czy tam o drzewo, czy o linię wysokiego napięcia. Naprawdę jest tego dużo. Jest dużo opcji, których możecie się nadziać. Dlatego też no trzeba na to naprawdę uważać. Natomiast jeżeli chodzi o takie stricte moje latanie, słuchajcie. Jeżeli chodzi o samoloty zwiadowcze, to one się naprawdę nadają do tego, żeby się nauczyć latać. Naprawdę, uwierzcie mi. Z tym, że one się nadają do tego, żeby nauczyć latać się z przeciwnikami. Bo na ciężkich myśliwcach wam się już za bardzo nie przyda ta opcja latania z przeciwnikami, bo tam za dużo przeciwników nie ma. Przynajmniej na Ameryce. Natomiast, jeżeli chodzi o takie stricte nauka latania, to bardzo ważne jest jeszcze w momencie, w którym wiecie, że przeciwnik jest za wami i leci troszeczkę wyżej was lub mniej więcej na równi z wami, to żebyście wzięli to do siebie, że nie musicie wcale być jego ofiarami, bo na zwiadowczych jest tak, że po prostu naciskacie C, siadacie do tyłu na działko i walicie w niego. I to nie jest żadnym problemem go zestrzelić. To jest dosłownie chwila, moment. Natomiast dlaczego mówię o tych transportowcach jeszcze? Dlatego, że zestrzelenie samolotu transportowego trwa około minuty. Natomiast zestrzelenie zwykłego zwiadowczego około 20 sekund do 30. W zależności jakie manewry będzie robił. Dlatego też mówię wam, olejcie te transportowce. Dajcie sobie z nimi spokój. No chyba, że faktycznie już nie ma co zestrzeliwać. Nie ma już pojazdów piechoty. Nie ma już żadnego innego pojazdu, które można strzelać, no to wtedy tak. Natomiast tak jak powiedziałem, no nie zawsze jest wartościowe to, żeby to robić. Natomiast co jest jeszcze ciekawe, bo wiem, że wiele osób się mnie pyta i to nie tylko Polacy. Gryfciu, co zrobić, żeby widzieć te pojazdy piechoty? Bo czasami jest tak, że lecicie nad nimi i nie widzicie ich. Musicie się rozglądać, naprawdę musicie się rozglądać. Do tego polecam numer z shiftem, czyli po prostu lecicie, trzymacie shift i się rozglądacie. Aha, tam nie ma nikogo, tu nie ma nikogo. To też jest bardzo ważne, bo jeżeli wy nie będziecie wiedzieć, gdzie ktoś się znajduje, czy ktoś z waszych przeciwników, czy po prostu pojazdy, no to w pewnym momencie możecie zostać niemile zaskoczeni. Natomiast jeżeli chodzi o działka przeciwlotnicze, bo pewnie to też byście chcieli wiedzieć, to tutaj musicie się nauczyć działać sami. Ze względu na co? Ze względu na to, że większość ludzi uczy, a lećcie pionowo z góry, to nie będzie problemu. Właśnie chodzi o to, że nie bardzo to jest dobra szkoła, bo już testowałem niejednokrotnie i to jest, szczerze powiedziawszy, troszeczkę słabe. A ze względu na co? Ze względu na to, że jak lecicie pionowo w dół, to on raz, że może do was strzelać i nie ma problemu żadnego, żeby was zestrzelić, bo strzela najprawdopodobniej w głowę gdzieś mniej więcej, jak już widzi, że lecicie pionowo w dół. I dlatego to jest takie troszeczkę słabizna. Oczywiście, możecie na niego rzucić pionowo lecąc bomby. Tu nie ma problemu żadnego. Natomiast, musicie też wyczuć właśnie, a propos bomb, to musicie też wyczuć, w którym miejscu bombardować i jak bombardować, bo czasami bywa tak, że człowiek zrzuci bombę, ale ona poleci 100 metrów dalej i zabije swojego. Bywa tak, ja też tak czasami mam, bo na przykład nie potrafię się przestawić z ciężkiego myśliwca na zwiadowczy i na zwiadowcach nawalam tymi bombami tak beznadziejnie, że to jest szczegół. Ale właśnie, a propos bomb, bo mi się przypomniało, a propos bomb, słuchajcie, to najważniejszym jest, jak już ciskacie tymi bombami, żeby nie ciskać nimi w pojazdy piechoty. Nie ciskajcie nimi, bo wam się to nie opłaci. Na początku pomyślicie, a co tam, ale później wam się to nie opłaci. Ze względu na co? Na to, że rozwalając miną, bombą pojazd piechoty, dostajecie 30 czy tam 40 expa. A rozwalając go działkami macie 160, no to różnica jest, słuchajcie, kolosalna. Naprawdę różnica jest kolosalna. No i lepiej wam będzie rozwalać to wszystko działkami. Ja pożałuję tego, co ja mówię, i tego, że wypuściłem ten poradnik ze względu na to, że wszyscy teraz będą mi zestrzeliwać pojazdy piechoty. Nie będę się troszeczkę irytował, no ale chcieliście, to wam daję. Nie jestem taki, że jestem jak pies ogrodnika, że sam nie wezmę i drugiemu nie dam. Dlatego też, tak jak mówię, no. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o inne aspekty latania, no to tak jak mówię, bomby to wiecie, że nie zrzucać. Aha, no i bardzo ważne, jeżeli macie punkt, który przejmują wasi, czy którego bronią wasi i wiecie, że wasi gdzieś tam mogą być, to nie zrzucajcie bomb. Błagam was. Ja robiłem ten błąd niejednokrotnie i niejednokrotnie i często gęsto się działo tak, że po prostu bombardowałem swoich.
i zabijałem swoich. I raz się zdarzyło w takiej pamiętnej grze, pewnie niektórzy mi to wypomną zaraz po tym pamiętniku, jak to powiem, że zbombardowałem 7 swoich w momencie, w którym broniło 7 na 7, nie? I szczerze powiedzieć, zabiłem tych 7, wszystkich 7, jedną bombą. Ale to było tak głupie, tak się siebie wstydziłem, słuchajcie, że się schowałem pod biurko. Po prostu brak mi słów, naprawdę brak mi słów na takie momenty. Natomiast jeżeli chodzi o dynamikę gry, bo tutaj nie skończyłem, zacząłem, ale nie skończyłem. Jeżeli chodzi o dynamikę gry, to największa dynamika gry jest na Warhawkach i szczerze powiedziawszy polecałbym je tylko dla tych ludzi, którzy potrafią już bardzo dobrze latać, bo powiem wam szczerze, ja wszedłem na Warhawki i złapałem się za głowę, bo jak na ciężkim myśliwcu jest dla mnie szybko, tak na Warhawkach to tak zadalają, że po prostu brak mi słów, nie? Ja tylko patrzę, jak gość tak zium, zium. Sam myślę, Boże święty, co ja tu robię, nie? No i niewyekspionym Warhawkiem zestrzelić kogoś, oj Jesus, tragedia, naprawdę tragedia. No ale jakoś się musi dać, skoro ludzie wyekspiają te Warhawki. Natomiast to chyba tyle, słuchajcie, to chyba tyle, co miałbym wam do przekazania. Jeżeli coś ominąłem, to pewnie się dowiem po tym, jak to mówiłem, więc dodam to, znając życie, w komentarzu. Jeżeli ja coś pominąłem i nie dodam tego w komentarzu, to wy dodajcie to w komentarzu, bardzo chętnie, jeżeli zauważycie jakąś tutaj przestrogę dla was czy dla mnie. Natomiast jeszcze jeden fajny bóg, dopóki pamiętam, będzie on na samym końcu prawdopodobnie tego filmiku, to jak przytrzymacie shift i naciśniecie M, to tak fajnie wygląda, no wygląda po prostu gościu, jak trzyma mapę, no tak trzyma mapę przed sobą i nie ma głowy, nie ma nóg, jest samo tułowie i mapa, no i tyle w temacie. I zobaczycie to pod koniec tego filmiku najprawdopodobniej. Natomiast słuchajcie, to tyle z mojej strony, jeszcze chyba tam jakiś śmieszny bóg był. Ale to nie na ten odcinek, to na inny odcinek, a to nieważne. W takim razie dziękuję wam za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz i wam pomogłem, zostawcie subskrypcję. No i oczywiście nie rozłączajcie się ze mną, bo tutaj jeszcze będą klipy lecieć. Mam ich około na 26 minut, więc spokojnie możecie sobie oglądać i uczyć się, wyciągać wnioski z moich błędów i z tego, co ja robię. Dziękuję wam za uwagę, na razie, no i cześć!